Witam Was tutaj, cześć, cześć, mam Wiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Okiem Wiznosza, gdzie znajdujemy się w województwie dolnośląskim, a właściwie we Wrocławiu, a właściwie to nad Wrocławiem Głównym, który w tym miejscu się znajduje i funkcjonuje od 1857 roku. Liczba pasażerów na tej stacji w 2021 roku wynosiła ponad 21 milionów osób. A co ważne, jest tutaj 6 peronów, 11 krawędzi peronowych, trochę bocznic i same kasy biletowe znajdujące się w hali dworcowej. Ta cała stacja jest zarządzana przez dwóch zarządców, sam dworzec przez PKP S.A., a perony i tunele przez PKP PLK. Podobnie jest na Warszawie Zachodniej, z tym, że na Warszawie Zachodniej jest trzeci zarządca, czyli tramwaje warszawskie zarządzające nowo powstającą częścią na poziomie minus 2 tunelem tramwajowym. Wracając do samego Wrocławia, możecie zwrócić uwagę, że tutaj nad peronami znajduje się coś, czego nie mamy zbytnio w Warszawie. To oczywiście jest hala peronowa. Powstaje teraz na Warszawie Zachodniej, a tutaj jest cały czas i bardzo ładnie się prezentuje. Tak samo jak sam budynek dworcowy od tej strony, gdzie możecie wyjść do komunikacji miejskiej w ramach MPK, czyli do tramwajów i autobusów. Oczywiście są też tutaj rowery, jak i również inne środki transportu, takie jak pociągi, którymi możecie jeździć do pobliskich stacji. Natomiast w ten sposób wygląda mniej więcej cały układ komunikacji miejskiej. A jest też komunikacja, która nie jest objęta w ramach MPK, ale można kupić bilety na nią w każdym biletomacie w całym mieście. Mówię oczywiście o kolejce linowej Polinka. Tutaj znajduje się właśnie w tym miejscu, tu jest stacja numer 1. Przy jednej z części Politechniki Wrocławskiej, która właśnie sfinansowała całą budowę tejże kolejki. Powstała ona po to, aby studenci mogli szybciej przemieszczać się pomiędzy zajęciami a ćwiczeniami, wykładami właściwie, a ćwiczeniami, pomiędzy jedną a drugą częścią kampusu. Kampus główny znajduje się po tej stronie, którą za chwilę zobaczycie, czyli po stronie prawej. Odry, bo sama kolejka przemierza właśnie Odry. Były różne opcje rozwiązywania, mosty, kładki, tunele. Ostatecznie powstała właśnie kolejka linowa i bardzo ładnie się prezentuje. Od 1 października 2013 roku funkcjonuje. Sama budowa też się zaczęła w 2013 roku. No i funkcjonuje pomiędzy Wybrzeżem Wyspańskiego z kampusu głównego Politechniki Wrocławskiej do ulicy Nagrobli, do geocentrum Politechniki Wrocławskiej. Pojemność jednej gondoli to jest 15 osób. Przepustowość osób na godzinę dla całej kolejki to jest 366 osób, natomiast prędkość maksymalna to jest 18 km na godzinę, czas przejazdu od 2 do 3 minut mniej więcej, trasa to jest 380 metrów, wysokość nad Odrą 7 metrów i teraz może ciekawostki typowo tego, kiedy funkcjonuje. Kolejka ma różne czasy funkcjonowania, jeżeli chodzi o to, kiedy można z niej korzystać. Jak widzicie, funkcjonuje, jeździ, tak, można oczywiście się zebrać. Nie jest tylko wyłącznie dla studentów Politechniki Wrocławskiej, jest dla wszystkich osób, które zdążą na czas, kiedy funkcjonuje. Na czas, kiedy funkcjonuje, bo czas się różni oczywiście od tego, jak wygląda to wakacje i w roku studenckim. Wakacje jeździ od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 18, w sobotę i niedzielę od 11 do 18. Ja byłem na samą ostatnią godzinę, na 18. Właściwie były trzy ostatnie kursy. Jedny nawet się przejechałem, niestety nie miałem z tego nagrania, ale całkiem przyjemnie się jechało. Natomiast w święta cała kolejka jest nieczynna oraz w dni 12, 14, 15, 20 i 26 sierpnia. Te dni, które wyliczyłem teraz z sierpnia, zmieniają się, one są informowane, wysyłane na stronie Polinki na Facebooku, jak widziałem, stąd też właśnie je tutaj wziąłem. Co ważne również jest to, że jest przerwa w ciągu dnia od 13.30 do 14.00, kiedy Polinka nie funkcjonuje, to jest przerwa techniczna oczywiście dla pracowników. Koszt takiego przejazdu dla osób z biletami normalnymi to jest 4,60, ulgowy to jest 2,30 zł i ulgowy przysługuje uczniom, studentom, emerytom, rencistom, niepełnosprawnym oraz na rowery, uto czy zwierzęta. Jest potrzebny taki bilet, aby właśnie tego typu elementy przewozić, czy właśnie zwierzęta. Jest też opcja przejazdu bezpłatnego, ale raczej jeżeli nie mieszkacie we Wrocławiu, to na niego nie możecie zasłużyć. Raczej, bo studenci Politechniki Wrocławskiej mają właśnie przejazdy bezpłatne, aby mogli się przemieszczać pomiędzy jedną a drugą częścią kampusu, jak i również doktoranci i pracownicy, także emeryci Politechniki Wrocławskiej, uczniowie liceum akademickiego, dzieci do 6 roku życia, jak i również opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Tak wygląda cała Polinka, jeżeli chodzi o część techniczną, a jeżeli chodzi o jakieś ciekawostki, co się działo tutaj w międzyczasie. W 2014 roku doszło do pewnego incydentu, kiedy o wagonik Politechniki Polinki zahaczyła łyżka koparki, która była, właściwie, która płynęła Odrą na barkach. Tak, dosyć ciekawe.
Od tamtego czasu, znaczy wagonik został uszkodzony i od tamtego czasu na całej trasie Polinki jest zakaz przewożenia ładunków oraz żaglówek, które mogłyby zahaczyć i sięgać kolejki. Dlatego też tych incydentów ponownie nie było. No i miejmy nadzieję, że oczywiście to się nie powtórzy. Bardzo dobrze, że ta sytuacja została zażegnana i nie było jakichś większych niedobrych sytuacji. Także tutaj z takich ciekawostek. Sama Polinka kursuje, jak widzicie, przez cały rok. Cały czas można z niej kursować, oczywiście w zależności od warunków pogodowych. Ja sam miałem okazję się nią przejechać, jak już powiedziałem przed chwilą. Nie będę ukrywać, jest to jedna z większych atrakcji turystycznych w tym miejscu, bo można zobaczyć z zupełnie innej perspektywy sam Wrocław. W okolicy nie ma zbytnio wieżowców czy innych budynków. Nie każdy ma do dana, żeby zobaczyć to z góry, a z Polinki jest zupełnie inna perspektywa, jak to wszystko wygląda. Dlatego też nie będę pokazywać ujęć z Polinki, abyście sami mogli skorzystać i zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli tutaj byście byli. Tylko zwróćcie uwagę, sprawdźcie dokładnie, czy ona funkcjonuje danego dnia, kiedy tutaj jesteście, bo nie zawsze tak to wygląda. Co ważne i chyba najważniejsze, to czy ona może być faktycznie komunikacją miejską. No pierwotnie powstała głównie tylko i wyłącznie do tego, aby studenci mogli się szybciej i lepiej przemieszczać właśnie w tym miejscu. Czy zostało to spełnione? Tak. Studenci w ten sposób się przemieszczają pomiędzy jednymi a drugimi swoimi zajęciami w trakcie roku, w trakcie semestrów studenckich. Natomiast czy jest to też jako komunikacja miejska? Niekoniecznie w tym miejscu, bo w tym miejscu służy głównie dla studentów, więc po części jest to też komunikacja miejska. Jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o jeden ośrodek, no bo pozostałe osoby muszą kłaść normalne bilety. Bilety z MPK nie współgrają z tym, czy można je kupić oczywiście w biletomatach MPK, ale nie można jeździć na biletach MPK. To są specjalne, zupełnie inne bilety. Natomiast trochę to jest od jednej do drugiej części, gdzie tylko i wyłącznie jest Politechnika i inne elementy usługowe, znaczy nie ma dużo innych elementów usługowych czy mieszkaniowych. Więc tutaj raczej komunikacji miejskiej aż tak bardzo nie spełnia, chociaż nie, oczywiście trzeba pamiętać, że komunikacja miejska to wszystkie osoby, które się przemieszczają, więc de facto mogę powiedzieć, że tak, bo studenci to też pasażerowie, a więc spełnia całkowicie tą formę. Z ciekawostek mogę powiedzieć, o, tu macie dokładnie jeszcze informację, w jakich godzinach jest czynna i że zwierzęta muszą być w kagańcu i na smyczy, i kiedy również nie można jeść w kolejce. Tu macie po godzinie 18, że jest zamknięta. I z ciekawostek na sam koniec powiem, że w Warszawie też były i cały czas są plany na kolejkę linową. Przed wojną, II wojną światową, były plany na kolejkę linową łączącą Czerniaków z Saską Kępą, kiedy jeszcze nie było nawet mostu Łazienkowskiego i bardzo była potrzebna tamta przeprawa jako komunikacja właśnie miejska. Ostatecznie wojna wybuchła i nic z tych planów nie mamy. Natomiast w kolejnych latach oczywiście były też kolejne plany. Port Praski mówił jakieś już ładne kilka lat temu, że może by powstała trasa pomiędzy właśnie Portem Praskim a drugą stroną Wisły, jak i również w 2021 roku był plan, pomysł na kolejkę linową z ZOO do Parku Fontan, za którą cały czas będę mimo wszystko optować, bo według mnie taka atrakcja turystyczna w Warszawie też by się przydała. I jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o kolejce linowej jako komunikacji miejskiej i co sądzicie o konkretnie Polince. Właśnie obejrzeliście film z okiem Awizynosza, który był realizowany we Wrocławiu zgodnie z Waszymi głosami w poprzednim sondażu Mniejsze z tym. A gdzie pojadę w kolejnym miesiącu? Gdzie się pojawi okiem Awizynosza w sierpniu? Piszcie w komentarzach, a ja wybiorę najciekawsze propozycje, najciekawsze miasta, a później będziecie wygłosować w sondażu Mniejsze z tym na karcie społeczności. Obserwujcie i piszcie. Do zobaczenia niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny będzie jeszcze film z Wrocławia jutro lub pojutrze z pewnej inwestycji drogowej. Cześć!